Jakubek, Jonas, Josek, Karol, Łaja, Maksia, Małka, Maniusia, Mendel, Niedek, Mojsia, Monik, Nacia, Nysa, Olesia, Rachelka, Ruzia, Rubel, Ryfta, Salun, Sewek, Srulek, Stasiek, Symcha, Szlamek, Szmur, Welwus, Wolf, Zygmuś. Myślę, że jego z dzieciństwa, kiedy on się czuł niedowartościowany, bo on się go nie bardzo kochał, tak propagujętny był w stosunku do niego, miał niedosyt tej miłości i pomyślał, jakie to by było szczęście, gdyby ojciec mnie kochał. I tak sobie myśli, jak ja będę miał kontakt z dziećmi, to będę im okazywał, że je kocham. Myślę, że ta miłość do dzieci się wzięła z tego, żeby dowartościować dzieci zainteresowaniem miłością, zwłaszcza rodziców. Co pani myśli o tak heroicznej śmierci Korczaka, która dla większości ludzi tak naprawdę jest spotykana tylko w filmach, bo w rzeczywistości to tak nikt nie pokazuje takiej odwagi. Co myślę o śmierci Korczaka? Myślę, że Korczak jest symbolem pewnego losu, pewnej grupy ludzi, rodowodu semickiego. I jest pewnym symbolem wielkości tych ludzi, którzy zginęli tak bez powodu. Tylko dlatego, że ktoś postanowił sobie zniszczyć naród semicki, prawda? To był Hitler. No był to symbol diabła na ziemi i dlatego myślę, że to pozostaje już jako symbol do końca historii. No i dlatego jest to takie ważne wydarzenie, a opozycja Korczaka wobec tego zdarzenia i jego odwaga, no to dowodzi, jakim był wielkim człowiekiem. Dobrze, to tak teraz bardziej w stronę festiwalu Korczakowskiego. To skąd w ogóle wziął się ten pomysł? No jak ktoś jest wielkim człowiekiem, to pomysł się bierze od tego człowieka, który jest wielki. Więc od Korczaka się wziął. A ci, co wiedzieli już o nim więcej, jeszcze więcej niż ja, jeszcze więcej niż ty, bo obserwowali jego życie, no to uważali, że trzeba go utrwalić w pamięci wszystkich i nawet tych, co przyjdą po nas, czyli w historii. A dzisiaj jak patronuje ten festiwal Korczak? No dla nas to jest najważniejszy festiwal w naszej historii, tego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. I dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do tego festiwalu i do tego Korczaka. No zresztą tutaj
znaki tego obecności Korczaka w naszym stowarzyszeniu są wszędzie. Bo jest to postać godna tego, żeby była w historii na zawsze. W historii teatrów dla dzieci, w historii ruchu teatralnego, w historii edukacji. No bo to jest taka postać. On się zasłużył sobie na to. Czy myśli Pani, że Janusz Korczak nawiązuje do swoich podopiecznych z sierocińca w Królu Maciusiu I, że chce pokazać, że dzieci naprawdę są inteligentne i wcale nie są gorsze od ludzi dorosłych? Myślę, że to nawet niezależnie od tego nawiązywania można to uznać to za ważne, prawda? Tak, tak, oczywiście. Janusz Korczak, ze szkołą, do której chodziłem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Cię kojarzy Janusz Korczak? Janusz Korczak. Tak. Biologia. Proszę? Biologia. Okej. Okay. Kto? Janusz Korczak? Nie mogę powiedzieć kto. Nie wiem już. Janusz Korczak? Z pismami pedagogicznymi. Dzieci. Z czym panu się kojarzy Janusz Korczak? Janusz Korczak? Panu się kojarzy z literaturą. Dobrze, dziękuję bardzo. No, ja chodziłem do szkoły. Do 211. I z tego znam. Dziękuję. Proszę. Z uratowaniem, właściwie z wywiezieniem dzieci do obozu. On tam z nimi jakby odjechał. No, to jest osoba, która bardzo dbała o dzieci, bo pisała dużo książek na temat dzieci, była opiekunem tak naprawdę. Tak. I podczas wojny też naprawdę no, ma tą osobą, która no, pamięć o Januszu Korczaku jest chyba dosyć znana dla wszystkich ludzi, którzy mają dzieci. No. Korczak? Z dziećmi. Pan kojarzy Janusz Korczak? Z dziećmi. Janusz Korczak z powstaniem żydowskim przede wszystkim. Dziękuję. Nie, to są trudne pytania. No z politykiem, ale chyba tak? Janusz Korczak z tymi książkami dla dzieci, no i z obozem koncentracyjnym. Z czym nam się kojarzy Janusz Korczak? Z czym nam się kojarzy Janusz Korczak? No mi się kojarzy z taką dosyć nobliwą w historii Polski osobą, która podczas II wojny światowej przyczyniła się generalnie troszeczkę do tego, żeby przeżyło trochę więcej dzieci niż miało przeżyć. No mi też z tym, ale... Z tym mi się historycznie kojarzy Janusz Korczak, a dodatkowo chyba z niczym. Nie wiem, z niczym. Pewnie z polityką obstawiam. Janusz Korczak? Z pedagogiką. Jak najbardziej. Z gettem, z dziećmi, z równym traktowaniem dzieci. Jak dorosłe, że dziecko to człowiek. Mm.